Rady Miejskiej Grudziądza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na sali obecnych jest 20 rady, czyli wystarczająca ilość rady do podejmowania prawomocnych uchwał. Nie ma trzech radnych. Państwo radni jesteście w posiadaniu porządku obrad z 2 grudnia 2013 roku. Nie był on zmieniany, nie wpłynęły żadne pisma. Czy jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym z dzisiejszego porządku wycofać punkt 7. Punkt 7 dotyczy uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 1994 roku. Przypomnę, że jest to uchwała o nadaniu imienia Błoniom Nadwiślańskim. Uzasadniam to zbyt mało precyzyjnym określeniem granic Błoni Nadwiślańskich. Trzeba bardziej doprecyzować granice Błoni Nadwiślańskich w projektowanej uchwale. Przedstawię Państwu ją na następnej sesji. Dziękuję Panie Prezydencie. Został zgłoszony wniosek przez Pana Prezydenta o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 7, czyli uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 51, przepraszam, 1624 Rady Miejskiej Grudziądza z 28 marca 2004 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby się do tego wypowiedzieć wniosku? Jeżeli nie, to przystąpimy do głosowania nad zmianą porządku. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Zebrani. W ostatnim okresie pomiędzy sesjami, czyli w niespełna 3 tygodnie, chcę Państwu przekazać następujące informacje. Sytuacja na inwestycjach miejskich. W ciągu ostatnich tygodni w ramach budowy ostatniego odcinka trasy średnicowej między innymi sfrezowano nawierzchnię na fragmencie ulicy Południowej, wytyczono osie drogi i nasypów, usunięto humus w miejscu po wykarczowanym lesie. Rozpoczęły się również roboty związane z dowozem materiałów na nasypy. Z kolei w ramach modernizacji sieci tramwajowej przebudowano wodociąg na Alei 23 stycznia. Wykonawca przygotowuje się do ułożenia warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni. Dokonano odkrycia w cudzysłowie bramy toruńskiej na ulicy Klasztornej i aktualnie trwają prace związane z badaniem wykopalisk przez archeologów. Prace na pętli Tarpno realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wykonano część torowiska na pętli oraz ustawiono krawężniki pomiędzy ulicą Legionów a pętlą Tarpno. Wykonane zostały wszystkie przyłącza i przebudowa sieci podziemnych. Trwa modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Rudnickim. Na miejscu wyburzonej przebieralni i pomieszczeń gospodarczych powstają obiekty socjalno-biurowe. Wewnątrz znajdzie się miejsce dla administracji, ratowników, przebieralni, jak również magazynów. W kolejnym etapie zostanie wyremontowany taras widokowy wraz z zadaszeniem. Mostostal, główny wykonawca rewitalizacji terenów poprzemysłowych, wystąpił z wnioskiem o zmianę daty zakończenia prac. Firma uzasadniła taką konieczność wyjątkowo niekorzystnym w 2013 roku poziomem Wisły. Uznaliśmy argumenty Mostostalu i w związku z tym zawarto aneks do umowy. W porozumieniu znajduje się m.in. zapis, że wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami finansowymi z tytułu wydłużenia terminu, co w praktyce oznacza, że pokryje wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem i ochroną placu budowy do czasu zakończenia robót. Oczep po stronie północnej powstał i obecnie trwają roboty na skarpach. Układane są także kamienne gabiony. Utrzymujący się wysoki stan wody uniemożliwił jednak wykonanie betonowych oczepów w południowej części basenu portowego. Do wykonania pozostały także roboty technologiczne powiązane z budową oczepów, czyli drogi dojazdowe wzdłuż oczepów, schody betonowe i ścieżka rowerowa z strony Wisły. Tego typu prace mogą być zrealizowane tylko przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy niskim stanie wody. Dlatego uwzględniono miesiące zimowe i podjęto decyzję, by termin zakończenia inwestycji wyznaczyć na kwiecień przyszłego roku. Rewitalizację Góry Zamkowej przeprowadzi Zakład Budowlany Krupiński z Grudziądza. Wartość prac to około 4,5 miliona złotych. W ramach przedsięwzięcia zostanie odbudowana wieża klimek. Wykonawca zabezpieczy również wykopy archeologiczne. Powstaną zadaszenia reliktów zamku,
układ komunikacyjny, w tym nawierzchnia wyróżniająca przebieg murów. Ponadto zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, instalacji oświetlenia terenu i iluminacji oraz wykonanie małej architektury. Prace powinny zakończyć się do 31 października 2014 roku. Miasto poniosło już wcześniej koszty związane m.in. z przeprowadzeniem badań archeologicznych, zatem łączna wartość całego projektu razem z pracami przygotowawczymi wyniesie 6,2 miliona złotych. Przypomnę, z czego 4,2 z unijnego dofinansowania. 6 firm złożyło oferty w przetargu na budowę ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do węzła Konstytucji 3 Maja. Najniższa proponowana kwota to 4 134 086 zł, a najwyższa to 5 807 122 zł. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowaliśmy 4 630 000 zł. Umowa z wykonawcą kierunkową, co pozwoli na wrysowanie większej liczby miejsc parkingowych i pozostawienie chodników przy parkingach umożliwiających kierowcom swobodne dojście do przejścia. W sumie w dokumentacji zostało zaprojektowanych 338 miejsc parkingowych przy 220 obecnie istniejących. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony tymczasowo. Jeżeli to rozwiązanie się nie sprawdzi, zmienimy organizację ruchu na dwukierunkową. Z pozostałych informacji. W Grudziądzu powstało Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Centrum Obsługi Telefonicznej pracuje 71 osób, z tego 46 jest nowo zatrudnionych. Centrum Grudziądzu jest trzecim ośrodkiem obsługi telefonicznej dla klientów ZUS-u z całej Polski. Dotychczasowe centra otwarte w ubiegłym roku działają w Mińsko-Mazowieckim, Węgrowie. Poprzez COT można uzyskać informacje na temat świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków, ubezpieczeń społecznych, obsługi programu Płatnik i nowego portalu informacyjnego. Z wójtami i burmistrzami miejscowości położonych w pobliżu Grudziądza rozmawiałem na temat zintegrowanych inwestycji terytorialnych. ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową unijną perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, czyli partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, samorządy mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łącząc działania finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkaniach przede wszystkim omawialiśmy możliwy zakres zbieżnych działań, by jak najlepiej przygotować się do ewentualnego wspólnego aplikowania o środki unijne. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1,2 miliona złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy i do 30 roku życia. Łącznie PUP z Funduszu Pracy otrzymał w tym roku kwotę 25 milionów złotych. Przypomnę Państwu, że niższe stawki za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Opłata od gospodarstwa domowego wynosić będzie 28 zł miesięcznie. Zmniejszone opłaty można uiszczać po złożeniu w Urzędzie Miejskim nowej deklaracji. Dokumenty powinny trafić do ratusza w okresie od 2 do 15 stycznia 2014 roku. Formularze są wysyłane do właścicieli nieruchomości. Można je również pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta. Dla mieszkańców Grudziądza, którzy nie segregują odpadów, stawki opłat pozostają bez zmian. Po raz siódmy zaprosiliśmy mieszkańców na Jarmarek Świętego Mikołaja. Grudziądzanie i goście naszego miasta przez 3 dni trwania imprezy mieli okazję, by nabyć oryginalne świąteczne prezenty, a także spróbować regionalnych produktów. Ważnym punktem programu były występy artystyczne.
Po raz drugi natomiast zorganizowaliśmy konkurs kulinarny imieniem Wiktora Kulerskiego. Tym razem drużyny reprezentujące szkoły oraz lokalne grupy działania i koła gospodyń przygotowywały potrawy z rypiarzy. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Tylko do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego. Dofinansowanie może być przyznane zawodnikom, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, albo objętych systemem współzawodnictwa sportu młodzieżowego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, czy do informacji pana prezydenta ktoś z państwa ma jakieś zapytanie? Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek, pan radny Glamowski, pan radny Tomaszewski, pani radna Bagniewska. Proszę tej kolejności. Dziękuję za spotkanie rządu w sprawie przebudowy Sobieskiego. Natomiast mam pytanie, chciałbym to doprecyzować, ponieważ na spotkaniu zaprezentowano poprawiony projekt przebudowy ulicy Sobieskiego od ulicy Łęgi do Łęgi, czyli od rozjazdu przy ulicy Łęgi do Przychodni, jako drogę jednokierunkową, wąską o szerokości 4 metrów bieżących. I teraz pytanie, sugestia mieszkańców była taka, żeby ta ulica miała szerokość taką normatywną, 6 metrów szerokości, i pytanie, czy ten wniosek został uwzględniony. Bo rozumiem, że skoro docelowo będzie umożliwienie ruchu dwustronnego, to będzie 6 metrów, a nie 4. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan Dęblowski, proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, moje pytanie dotyczy rewitalizacji błoni nadwiślańskich. Chodzi mi o ogłoszony dialog techniczny, tak to się nazywa, dotyczący funkcjonowania po skończeniu tej rewitalizacji. Moje pytanie dotyczy, czy to oznacza, że zmieniła się koncepcja na funkcjonowanie po oddaniu, to znaczy, że MORiG nie będzie operatorem, czy też to oznacza, że MORiG do tej pory nie stworzył żadnej koncepcji funkcjonalnej na zagospodarowanie tych terenów po oddaniu ich do użytku. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Bardzo proszę, pan radny Tomaszewski. Szanowni państwo, panie prezydencie, czy w związku z podpisaniem umowy na rewitalizację Góry Zamkowej wskazane są już dalsze kroki związane z odnowieniem zarówno fontanny, jak i tutaj tarasu widokowego? Czy jest szansa, aby to w niedługim czasie zrobić zaraz, czy tudzież w trakcie ewentualnego remontu Góry Zamkowej? Jak i jeszcze kwestia, czy w związku już z podpisaniem tej umowy są dane informacje dotyczące zabezpieczenia Góry Zamkowej, czy będzie, powiedzmy, tam dodatkowe zabezpieczenie przed wandalizmem, przed wandalami? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Bagniewska. Przewodniczący, szanowni radni, pana sprawozdanie, panie prezydencie, było, że powiatowy urząd pracy uzyskał w tym roku ponad 26 milionów. Są to pieniądze właściwie przeznaczone na przystosowanie do zawodu, czy po prostu na te cele, które mogliby bezrobotni wykorzystać. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, tyle co się dowiadywałam, to te pieniądze idą tylko na szkolenia, a tak dla nich pracy nie ma. Ja chciałam się dowiedzieć, ile rzeczywiście wykorzystano z tych szkoleń pracownicy, ile zyskali miejsc pracy. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński, następnie pani radna Sowska-Major. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam kilka pytań w zasadzie w stosunku do informacji, którą przedstawił pan prezydent. Pierwsze dotyczy oczywiście także koncepcji wykorzystania i zagospodarowania Góry Zamkowej, bo z tego, co słyszałem, jest przewidziana tam tylko instalacja kanalizacji deszczowej. Natomiast pytałem się kiedyś też o kanalizację normalnego typu z tego względu, że według mojej oceny ten obiekt zawsze pełnił funkcję nie tylko terenu rekreacyjnego, ale także był związany z konsumpcją. Tak było 100 lat temu, tak było w okresie międzywojennym i tak było też w okresie powojennym, kiedy funkcjonowała tam kawiarnia, gastronomia, no, można to już nie nazwać. I mam pytanie, czy przewidujecie państwo też takie funkcje dla tego terenu, dla Góry Zamkowej, czy będzie wybudowany tam obiekt typu kawiarni, z tego względu, że na pewno ma to pewną celowość uzasadnioną także historycznie. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy także, wspomniał pan o modernizacji sieci tramwajowej. Oczywiście modernizacja jest inwestycją długą, uciążliwą dla centrum miasta, bardzo kosztochłonną. Ostatnio w mediach spotkaliśmy się z sygnałami, bardzo niepokojącymi sygnałami ze strony podmiotów funkcjonujących w obrębie
właśnie sieci tramwajowej, które sygnalizują dramatyczną więc wręcz sytuację, jeżeli chodzi o dochodowość wynikającą z tego, istotna z tego względu, że będę sygnalizowały przy organizacji jarmarku Świętego Mikołaja brak zabezpieczenia, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy jak toalety, czy w przyszłości będziemy w stanie zapewnić, może chodzi o dobre oznaczenie też tego, tych funkcji, które być może są, a nie są ogólnie rozpoznane przez uczestników. Mieliśmy taką informację w mediach o tym, że ktoś tam gdzieś tam musiał się w nietypowym miejscu załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne i to było bardzo takie toalety i modernizacja sieci tramwajowej, odszkodowanie, zwolnienia z podatku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałam wyrazić ubolewanie z powodu tego, że co prawda Pana Prezydenta nie było na ostatniej sesji, ale Pan Marek Sikora poinformował, że Pan Prezydent nie przewiduje spotkań z mieszkańcami miasta. Chciałam zapytać wprost, czy Pan Prezydent może jednak w styczniu w najbliższym czasie zrealizuje prośbę mieszkańców Owczarek na takie spotkanie, bo zapraszają Pana Prezydenta serdecznie. To jest jedno pytanie. Drugie, chciałam zapytać w związku właśnie z modernizacją sieci tramwajowej. Pracownicy Zakładu Fryzjerskiego, który mieści się na placu Tętli w Tarpnie, są zaniepokojeni likwidacją parkingów, które tam miały miejsce. I proszą i pytają, czy jest możliwe jeszcze usytuowanie takiego parkingu, bo będzie problem z dojazdem do tego zakładu. Dziękuję bardzo. Radny Świecki, proszę. Ja mam zapytanie odnośnie Urzędu Pracy. Wiemy, że co jakiś czas nasz Urząd Pracy dostaje dofinansowanie w złotówkach. Na ile? Chciałbym wiedzieć, na ile to jest przydatne, bo wiemy, że szkolenia różne są prowadzone w stosunku do zawodów potrzebnych, bo na pewno zakłady zgłaszają i jak to się ma z wykorzystaniem tychże funduszów, ponieważ bardzo dużo jest wpisane w prasie, że no, Powiatowy Urząd Pracy dosyć prężnie działa. Chciałbym wiedzieć, jaka przydatność tych szkoleń ma konkretnie w stanowiskach pracy, które zgłaszają zakłady pracy potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, na większość spróbuję sam odpowiedzieć, ale jeżeli chodzi o pytanie szczegółowe radnego Michała Czepka, jaką ma szerokość w projekcie ulica Sobieskiego, czy 4 metry, czy 6. Bardzo proszę Panią Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Szanowni Państwo, tak jak Pan Radny słusznie zauważył, oczywiście, że jeżeli mamy dopuszczony ruch drogowy, no to musi mieć pełnowymiarowy wymiar, także takie sugestie zostały do Pani Krajowej przekazane i taka ma być zaprojektowana. Oczywiście kosztem chodnika. Mamy, bo ulice są już otoczone domami, tak na przykład na ulicy Starej można tylko iść na jakieś kompromisy. Dziękuję bardzo. W punkcie drugim Pan Maciej Glamowski się spytał, czy się zmienił operator. Panie Radny, nie zmienił się operator. W dalszym ciągu terenem nad Błonia Nawiśniańskiej będzie zarządzał MOLIW. Natomiast dialog techniczny jest na wyłonienie osoby, która będzie fizycznie tam działała. Tak jak jest nad Jeziorem Rudnickim na plaży, gdzie zarządza MOLIW, a restauracja jest wynajęta na jakiś czas osobie fizycznej, prywatnej, która to będzie prowadziła. Na Błoniach Nadwiśniańskich panujemy tak samo, żeby osoba, która się w jakimś tam konkursie zgłosi, prowadziła ten interes, który będzie zarządzał MOLIW. Operatorem będzie MOLIW. Pan Tomasz Tomaszewski, Pan Radny, spytał się, czy mamy dalsze plany. Na dzień dzisiejszy związane z Górą Zamkową, czy na przykład fontanna, to się wiąże również częściowo z zapytaniem Pana Radnego Kosińskiego. Tam osoby, które troszkę dłużej żyją, ja na pewno i Pan Radny Kosiński też pamięta, tam była kawiarnia na rogu, tam były jeszcze inne sprawy. Nie, w tym projekcie takiego zakresu nie mamy. Mamy dokładnie to, co przeczytałem Państwu i to, co informujemy od długiego czasu, nieustannie o tym informujemy, jaki jest zakres prac na Górze Zamkowej. To są w tej chwili tylko turystyczno-rekreacyjne sprawy, czyli zabezpieczenie tych wykopalisk, opisanie, zadaszenie, udostępnienie im do zwiedzających, żeby wiedzieli, co w tym miejscu było, jeżeli chodzi o ruiny. I również taras widokowy związany tylko i wyłącznie z obserwacją terenu, bo jak Państwo pamiętacie, wieża na Górze Zamkowej miała około 30 metrów.
Także na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zmian w zakresie inwestycji na górze. Zamkowie jest to po prostu zdecydowanie za późno. Modernizacja sieci tramwajowej, jeszcze pytał się, przepraszam po kolei, pani radna Bagnieska zapytała się, ja myślę, że tak, pani radna, 25 milionów. Pani pytanie było, na co zostały szczegółowo przeznaczone te środki finansowe. Pozwoli pani, że ja odpowiem pisemnie, bo nie mam takiej informacji w tym momencie. I jaka jest skuteczność tych środków dokładnie? Nie wszystkie oczywiście poszły na szkolenia, zdecydowanie więcej poszło na nowe stanowiska pracy, ale to ja i to się również, to pytanie, ta odpowiedź koreluje również z tym, co pan Antoni, poseł, pan radny Antoni Wiśniewski, czyli przydatność szkoleń. Panu radnemu chodzi prawdopodobnie o skuteczność finansowania i też zapisałem sobie, że zarówno pani radna Bagnieska i pan radny Antoni Wiśniewski otrzymają z Urzędu Pracy odpowiedź pisemną. Pan radny Kosiński pytał się o modernizację sieci tramwajowej, czy przewidujemy jakieś obniżki podatków. Obniżka podatków jest sprawą ściśle indywidualną i jest na wniosek podatnika, czyli osoby, która gdzieś tam pracuje, musi złożyć wniosek. Obniżamy podatki, a występuje, jeżeli jest uzasadnienie. Co to znaczy? W okresie remontujemy ulicę starą, w okresie od do. Jeżeli podatnik na przykład udowodni, że w takim samym okresie roku poprzedniego, dwa lata wcześniej, w tym samym okresie obroty, a w tej chwili obroty, to my to będziemy rozpatrzeć. Czyli muszą być istotne punkty związane z tą obniżką. To nie może być tylko samo mówienie, że ja to mam kryzys i tak dalej. Czyli muszą być istotne powody. Szczegóły oczywiście, kolejne pytanie było o toalety. To jest bardzo ważne sprawy, bo człowiek ogląda, spaceruje i tak dalej, więc ja informuję, że toalety były na rynku, były tojtojki. Być może, tak jak to niekiedy bywa, nie było zbytniej informacji wizualnej, gdzie mam pójść, żeby te swoje potrzeby, tak kiedyś to było w przypadku cmentarza, pamiętam, że były gdzieś tam stałe, nikt nie wiedział jak tam trafić. Na pewno myśmy wynajęli te tojtojki i one były i z tego co ja wiem, to nawet nie było tam zbyt dużo kolejek. Pani radna Osowska Małgosia Neumann. Czy ja przewiduję spotkania? Spotkań, tak jak Państwo pamiętacie, były różne formy spotkań z mieszkańcami na poszczególnych osiedlach. Potem były spotkania tematyczne w auli UMK na konkretne tematy. Te spotkania większego zainteresowania ani mieszkańców, ani praktycznych uwag z tych spotkań nie było. Można powiedzieć, że praktycznie mieszkańcy pytali się o to samo co roku. Natomiast te spotkania, które są w tej chwili prowadzone, spotkania tematyczne na konkretny temat, one są bardzo interesujące i jak Państwo wiecie, wnoszą coś nowego. Ja się spotkam z mieszkańcami oczywiście, to musiałbym o tym wiedzieć. Ja nie mam wiedzy, to co Pani ma, taką wiedzę, że tam mnie ktoś zaprasza i na jaki temat, bo muszę być przygotowany. O, właśnie. Czyli bardzo chętnie, jeżeli jest zaproszenie na jakiś konkretny temat, to ja z przyjemnością przyjdę gdziekolwiek i będę, i to są spotkania twórcze, które rozwijają wiedzę i mieszkańców, i naszą. Ponieważ skierowaliśmy zaproszenie do pana prezydenta jego ruch dla Grudziądza na spotkanie z mieszkańcami, które miało dotyczyć rozmów na temat stawek śmieci, na temat metody naliczania i pan prezydent na takowe spotkanie nie przybył. Odpisał w piśmie, że to jest uprawianie polityki, że temat uważa za zamknięte, że wszystkie wyjaśnienia na ten temat zostały złożone. Tak, panie radny, bardzo proszę takie punkty na samym koniec, tutaj mamy... Ale to jest tylko akosem do tego, co pan prezydent powiedział. Pan prezydent powiedział, że przychodzi na każde spotkanie, na które otrzyma zaproszenie. Dziękuję. Ale od mieszkańców, panie przewodniczący, a nie od organizacji politycznej. Ale jesteśmy też mieszkańcami, panie prezydencie. Nie jest pan organizacją polityczną, tylko opozycją. Mieszkańcami jesteś. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniewski, do informacji, bardzo proszę. Ja, panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałbym się ustosunkować do odpowiedzi pana prezydenta, tych nieszczęsnych toalet, o których mówiłem na poprzedniej sesji. Odsyłam do Gazety Pomorskiej z 11 grudnia naszego roku. Anglicy przebierali nogami, ale nie w słowach, szukali. Mnie chodziło głównie o to, że wstyd mnie jest, że taki artykuł się ukazał i tak to rzeczywiście na pewno było. Natomiast wiemy, żeśmy zlikwidowali i co za to? Co za tym idzie?
tutaj u nas pod urzędem. Ja bym bardzo prosił, panie radny, takie szczegółowe informacje, będą zapytania, wolne głosy. Nie, nie, to ja wiem, ale ja się odnoszę do tego artykułu, który mówił o podczas jarmarku świętego Mikołaja. Ja wiem, ja rozumiem, panie radny, ale się... będą wolne, nie. Wtedy będzie musiał komentować. Nie, no ja już ubiegłą sesję o tym mówiłem. Ale zapraszam do odpowiedniego punktu, panie radny. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję państwu radnym. Nie dziękuję, nie ma. Uważam ten punkt za wyczerpany. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to informacja o podmiotach, które zobowiązały się do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. Jest to pewien wymóg ustawowy, który jest przedkładany Radzie. Nad tym nie głosujemy. Czy jakieś państwo zapytania do tego punktu macie? Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski. No, podmioty zgłosiły udział skazanych. Mam takie zapytanie. Do pomocy społecznej ulica Parkowa. W godzinach jest w akapicie jednych z zadań, w godzinach popołudniowych istnieje możliwość zatrudnienia kobiet przy opiece nad chorymi osobami. Jak to się ma, na pewno technicznie trzeba będzie tych ludzi przeszkolić i we właściwy sposób zaangażować ich tak, żeby spełniali odpowiednią rolę, bo jeżeli chodzi o osoby, które są chore i tak dalej, no wiadomo, że wiadomość trzeba mieć, no tutaj, jeżeli chodzi o opiekę. Jaki fundusz jest przeznaczony na zatrudnienie skazanych i czy w ogóle jest przeznaczony? Przeszkolenie, to już mówiłem, i wolność pracy, soboty, najbardziej jednak niepokojna sprawa, że no, zakłady nasze, te, które porządki mają, nie zgłosiły tego, bo wiemy, że sobota i niedziela w mieście naszym jest brudno, bo nie ma sprzątania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam pana prezydenta. Przewodniczący, szanowny panie radny, ale precyzyjne pytanie dotyczy, jakie środki finansowe są przeznaczone na obsługę osób, które pracują, rozumiem, w podmiotach wskazanych. Więc jeżeli są to osoby, które mają wykonać pracę społeczną użytecznie, no to nie ma środków, bo to jest dla nich kara. Tam mają pracować i są zapisywane godziny. Jest rzeczą oczywistą, że wszędzie, i to jest właśnie problem, że poruszył pan problem tej pracy społecznie użytecznej. Nie wszyscy chcą, bo są kłopoty z tymi osobami, które mają pracować, które muszą być przeszkolone, bo to jest oczywiste, muszą mieć narzędzia odpowiednie i muszą mieć odzież ochronną. Więc to nie jest tak, że my nie ponosimy jakichś tam kosztów, my ponosimy. Natomiast jeżeli jest umowa na pracę osób, które są skazane, które są, i te osoby, które są, mają zgodę zakładów karnych na pracę gdziekolwiek, czy w zakładzie komunikacji, czy w klubach, czy w Moribie, czy w szkołach, ale tu dotyczy, ta praca dotyczy osób, które mają społecznie pracować, czyli odrabiać coś. Więc tu są dwa oddzielne tematy. Umowa z zakładem karnym na wykonanie przez osoby, które odbywają karę ograniczenia wolności prac, i tam w tej umowie jest napisane stawka, czas i warunki, oraz umowa z panem sędzią, prezesem sądu, na osoby, które są skazane na wykonywanie prac społecznie użytecznie. Trudno mi powiedzieć, jaka jest kwota pieniędzy tych przeznaczonych na szkolenie, na narzędzia, na odzież roboczą. W tej chwili nie wiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przyjmuję, szanowni państwo, ten punkt też mamy już za sobą. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do tego punktu? Pan radny Wiśniewski, bardzo proszę. Niepokoi mnie jedna sprawa, jeżeli chodzi o dochody bieżące. W dziale 75621 mamy podatek dochodowy od osób fizycznych. I tutaj, no, na szczęście, akurat na nieszczęście, wydaje mi się mocno, że zmiana dotyczy, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, nie uzyskamy, czyli prognoza jest taka, że nie uzyskamy 2 328 700 i podatek od osób prawnych 223 000 zł. Co jest powodem tego, że
miasto nie będzie miało, załóżmy w prognozie takiej, po zmianach nie uzyska tej kwoty, którą powinna zakładać. Dziękuję. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, podatku od nieruchomości, udziału naszego miasta w podatkach PIT, czyli osób fizycznych, i w CIT-ie, czyli osób prawnych, daje rok wcześniej, czyli o tej porze we wrześniu już mieliśmy wskaźniki, daje minister finansów. I te wskaźniki są wpisywane do budżetu, no w dobrej wierze, że będą wykonane. W tym momencie się okazało, że to były nieco zawyżone, że takich danych nie uzyskamy, że będą one, w tej chwili już wiemy, jakie to są, i korygujemy do stanu faktycznego. I w PIT-ach, i w CIT-ach. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy jeszcze jest państwa radny? Bardzo proszę. Szanowni państwo, mam takie pytanie do prezydenta odnośnie zmniejszenia, planu rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000 zł. Czy ja mogę więcej informacji, bo na ten temat coś, czego to sprawa dotyczy, gdzie są te pieniądze? Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo, są różne rezerwy, jest rezerwa ogólna, są rezerwy celowe. Od jakiegoś czasu zarządzanie kryzysowe w każdym budżecie musi mieć kwotę celową, czyli przeznaczoną na jakieś tam nieszczęścia, które mogą być, a których nie ma. Po prostu takich nieszczęść na szczęście nie ma i tą rezerwę rozwiązujemy. W roku tym 2013. Była w planie, nie została pełnią wykorzystana i w tej chwili rozwiązujemy. Nie było takich zdarzeń. Życzyłbym sobie, żeby tak było co roku, panie radny. Dziękuję, panie prezydencie. Czy jeszcze ktoś z państwa? Bardzo proszę, pani radna Soska-Nojma. Panie prezydencie, szanowni państwo, w sprawie dochodów majątkowych miasta chciałam zapytać o zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z brakiem zainteresowania nieruchomościami przy Szpitalnej Kalinkowej. Czy rzeczywiście przy ulicy Szpitalnej tą nieruchomością nie ma zainteresowanego podmiotu i trzeba zmniejszyć tutaj cenę tego terenu? On mi się wydaje bardzo atrakcyjny, może to sprawa jakichś negocjacji. Panie przewodniczący, szanowna pani radna, to rzeczywiście tak jest, jak pani mówi. Nie było zainteresowania poszczególnymi przetargami. Tam przetargów było kilka na zbycie tego terenu i zainteresowania nie było. W ogóle obserwuje się w ostatnim czasie, w ostatnich kilku, trzech, czterech latach znacznie mniejsze zainteresowanie nabyciem naszych nieruchomości, czyli udziałem w nabyciu, w przetargach, w sprzedaży naszych nieruchomości. Nie ma nawet osób, które wpłacają wadium, popatrzą, po prostu nikt się nie zgłasza, nikt tego wadium nie wpłaca. Jest znacznie mniejsze zainteresowanie niż to było jeszcze w latach 2008 czy 2009. Dziękuję, panie prezydencie. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie do tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym przystąpimy do głosowania. Na sali obecnych pani sekretarz rady jest 20 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie projektu uchwały? Sporo radnych jest przeciwnych, głosów wstrzymujących oczywiście nie brak. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie punkt porządku obrad. To jest projekt uchwały z miejsca uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na 2013-2027. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Panią sekretarz. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Na stronę głosowało za. Kto jest przeciwny? 4 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powołania Rady do Spraw Osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej Grudziądza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, panie przewodniczący, wysoka rada. Dosyć długo w tym mieście jestem i kilka kadencji, ale nie spotkałem się z takim czymś, żeby komisja rewizyjna, to znaczy się, była w składzie takim, że sędziowie są w sprawie własnej, w swojej sprawie. Nie wiem, ale wiem o tym, że
była umowa, już tutaj tą sprawę poruszył na ubiegłej sesji radny pan Szymański, że 4 radnych ma być z opozycji i 3 z koalicji. Czyli większość by była radnych z opozycji, która zwyczajnie w polskich i miastach tak to się ma. Natomiast składając deklarację, w jakiej komisji będę pracował, mówiłem, że miałem zamiar być w komisji rewizyjnej. Ponieważ problematykę trochę znam z poprzednich kadencji. Ale jak się dowiedziałem, że koalicja rządząca wysunęła panią radną do komisji, więc już w tym momencie nie chciałem uczestniczyć w pracach komisji, natomiast dogłębnie poinformował wszystkich radnych, radny pan Sławomir Szymański, że umowa taka między prezydentem, przewodniczącym rady była. Niestety to się nie spełniło i teraz właśnie radni są właśnie sędziami we własnej sprawie. To mnie niepokoi, ponieważ z takim czymś nie spotkałem się, już nie mówiąc o naszym mieście, ale w kilku innych miastach, bo pytałem i sprawdzałem. Dziękuję za uwagę. Właśnie, ta uchwała została stworzona w oparciu o deklarację radnych, którzy chcą pracować lub nie chcą pracować w konkretnej komisji. Z jednej strony także, kiedy można mówić funkcjonowanie komisji rewizyjnej, zmieniło się też orzecznictwo w tym zakresie. Obecnie jest to uprawnienie klubów, tak? Zawsze praca w komisji jest otworem, kto będzie chciał pracować. Nie będzie ze strony Rady Miejskiej żadnego oporu w tym zakresie. Jeżeli można powiedzieć, kiedy było rozmowy o funkcjonowaniu komisji rewizyjnej, byliśmy na stanowisku tego typu, że musi być przedstawiciel wszystkich klubów w komisji rewizyjnej. Obecnie zmieniło się orzecznictwo. Jest to uprawnienie, to co wcześniej radni podczas dyskusji podnosi, że tak powinno być. A więc tutaj jest każdego wola pracy w tej komisji. Ze swojej strony zapewniam, że jeżeli będzie wola jakiegokolwiek radnego pracy w komisji rewizyjnej czy przedstawiciela klubu, zawsze taka sprawa, będzie ta sprawa otwarta. Wysoka Rado, panie radny Antoni, że tak powiem, pan bardzo długo pracuje w samorządzie, ale okazuje się, że z tą pamięcią różnie bywa. W roku 1998, jak pan był radny, 2002, przewodniczącym komisji rewizyjnej był świętej pamięci Andrzej Wieczykowski, reprezentował wówczas, jak pan wie, większościową koalicję w tej Radzie. Tak to było. No to przypomnę tylko, pan mówi, że to nigdy nie było w historii, więc ja tą historię ostatnią tylko. W latach 2002-2006 też przewodniczący, czy przewodnicząca, nie pamiętam, był też z większościowym udziałem, że tak powiem, większościową część sali reprezentował. Zgadzam się, że co do zasady szef komisji rewizyjnej powinien być z opozycji. Tylko pan radny mówi o tej stronie zewnętrznej. Tu tak było. Ja sobie przypominam, jak było 4 osób z opozycji, która była w komisji rewizyjnej, sami zrezygnowali, rozumiem, bo była umowa. Umowa dotyczyła również pracy merytorycznej, że komisja będzie pracowała merytorycznie, panie Antoni. A jaka jest merytoryka, jeżeli się namawia osobę do składania skargi na prezydenta, który złożył skargę na prezydenta, mając w ręku przegrany proces sądowy. Przegrał proces sądowy. Wie pan, a to jest merytoryczna dyskusja? To nie jest merytoryczna. Rada powinna, komisja rewizyjna powinna pracować merytorycznie. Skarga w ręku obywatela, którą przegrał przed sądem na prezesa, pomimo tego jest namawiany, żeby złożyć skargę na prezydenta za brak nadzoru nad spółkami. To jest brak nadzoru to jest pojęcie subiektywne. Do każdego prezesa spółki w każdej chwili może być taki wniosek złożony bez niczego konkretnego. To nie była praca merytoryczna, do czego się zobowiązała większość tamtej komisji rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, szanowni państwo, do mojego pytania do pana prezydenta, żeby pan prezydent wyjaśnił, kto namawiał osobę do złożenia skargi na prezydenta.
bo z Pana wypowiedzi prawie wynikało wprost, że robili to członkowie komisji lub któryś z członków komisji zasiadającej na tej sali, a będący w opozycji do Pana ugrupowania. Tak to można zrozumieć. Bardzo bym prosił, żeby podał Pan więcej szczegółów. Pan Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Pan Prezydent jak zwykle lubi ubarwiać i oczywiście komentować pewne rzeczy pod siebie. Niejednokrotnie na tej sali i także na konferencji prasowej mówiłem o tym, że komisja pracowała merytorycznie. Mało tego, Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nigdy, ani na komisji, ani na sesji, ani w jakichkolwiek innych wypowiedziach nie powiedział, że komisja nie pracuje merytorycznie. Więc szczerze mówiąc, to jest bardzo istotny element, tym bardziej, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej należy do grona osób, które wspierają Pana Prezydenta. Jeżeli coś takiego mówi osoba, która jest w koalicji, więc to jest dla mnie wiarygodne. Po drugie, Panie Prezydencie, na jakiej podstawie Pan mówi o tym, że komisja pracowała niemerytorycznie? Ja pamiętam jedno spotkanie z Panem, bardzo krótkie, mi się wydaje też merytoryczne, w związku z tym trudno, żeby Pan, organ wykonawczy, oceniał pracę organu uchwałodawczego, organu komisji rewizyjnej. W związku z tym proponowałbym, żeby Pan Prezydent nie używał tego typu stwierdzeń, ponieważ one są nieprawdziwe. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Wiśniewski. Pan Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałbym przypomnieć Panu Prezydentowi, że mnie nie chodziło o przewodniczącego komisji. Chodziło mnie o skład, w którym większość by była z opozycji. I tylko o to mniej więcej chodziło. Ja nie mam pretensji do przewodniczącego komisji, bo jest zaangażowany człowiek i zna się na pracy i tak dalej. Także śledziłem wszystkie sprawy, nie będąc jeszcze radnym, chodziłem na poprzednie kadencje, na wszystkie posiedzenia, od początku do końca byłem i rozeznanie w tej materii mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Kapusta, proszę. Jeszcze się zgłaszam. Panie Prezydencie, ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Szymańskiego. Oczywiście nie zgodzę się z tym, że komisja pracowała merytorycznie. W rozmowach z Panem Przewodniczącym Komisji nie ma go tutaj dzisiaj, co prawda, ale w tej konkretnej sprawie, o której Pan Prezydent Malinowski mówił, Pan Przewodniczący wypowiadał swoje zdanie, że no, nie może być mowy o pracy merytorycznej w momencie, kiedy podważa się wyroki sądu. To według Pana Szymańskiego sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Jeśli komisja rewizyjna ma według takiej zasady działać, to przepraszam, no to z merytoryczną pracą nie ma to nic wspólnego. Tak? Jeśli są dwa wyroki sądu mówiące o tym, że osoba, która skarży prezydenta, nie ma racji, tak? A komisja rewizyjna większością głosów opozycji jednak stwierdza, że prezydent jest winny, no to coś tu nie jest. Dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę. To nie były wyroki sądowe na prezydenta, tylko na prezesa MPGR-u i do sądu. I sąd oczywiście przyznał rację prezesowi woli ścisłości. Ja, panie radny Szymański, nie zamierzam oceniać żadnej komisji i nie oceniam komisji. To ja tylko mówię zdanie moje jako osoby, która tu siedzi po dyskusji na poprzedniej sesji albo jeszcze dwie sesje wcześniej, gdzie członkowie komisji rewizyjnej, którzy rozpatrywali tę sprawę, powiedzieli tu, że po 30 sekundach już wiedzieli, że to nie ma racji bytu ta sprawa. I to tu mówił przewodniczący Jan Nowak. Po 30 sekundach takie były tu użyte słowa. Więc ja uważam, że to świadczyło o niemerytoryczności takiego wniosku tutaj na sesji i o niemerytoryczności pracy komisji. Panie Przewodniczący, Sekretarzu, Panie Prezydencie. My nigdy nie kwestionowaliśmy wyroków sądu. I Pan doskonale o tym wie. Doskonale Pan o tym wie. My natomiast skupiliśmy się na innej kwestii, zupełnie innej kwestii. Na kwestii dotyczącej pewnych procedur, które funkcjonują w ramach MPGL. A procedury Pana, który zaskarżył, prowadziły go w błąd. I my tak naprawdę nad tym chcieliśmy się zająć i tylko i wyłącznie na tym się skupiliśmy. Więc proszę tutaj nie manipulować faktami. Nikt z nas nigdy nie powiedział, że wyroki sądu kwestionujemy, tylko że chcemy zobaczyć, jak wyglądała procedura wprowadzenia Pana w błąd. Zresztą procedura, która wprowadziła w błąd wielu innych mieszkańców, interesantów, którzy do MPGL-u się zgłosili w tej czy innej sprawie. I tylko i wyłącznie w tej kwestii był pewien spór i problem.
Dziękuję bardzo. Szanowni też na sali obecnych 20 radnych. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwa głosy przeciwne. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, 17 za, 2 przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Grudziądz z pomocą po przystąpieniu i realizacji projektu Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, kolejna już tutaj ostatnia uchwała w dzisiejszym porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała także jednogłośnie została podjęta przez Radę. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje. Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację złożoną w 40 sesji otrzymał Pan Radny Marek Czepek. Odpowiedzi na interpelację 41 sesji otrzymali Radni Pan Wiesław Poliński, Pan Tomasz Tomaszewski. Czy Państwo Radni, jeśli macie uwagi do tych interpelacji, odpowiedzi? Bardzo proszę Pan Marek Czepek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałem bardzo podziękować Panu Prezydentowi, Pani Dyrektor Zarządu Dróg oraz innym, którzy uczestniczyli w sprawie mojej interpelacji. Chodziło o zamontowanie stopełów odmierzania czasu światła czerwonego i zielonego na skrzyżowaniach dróg Grudziądzu. Dziękuję chociaż za to, że w minimalnym stopniu zostało to spełnione, ponieważ zostanie zamontowany prawdopodobnie jeden taki stoper na skrzyżowaniu Sikorskiego i Piłsudskiego. Także bardzo dziękuję. Myślę, że Pani Dyrektor się przekona, że Pani Dyrektor stwierdzi, że to jest dobre po tym okresie sprawdzającym tam od marca do lipca i wprowadzi na inne skrzyżowania. Stwierdziła, że to nie jest takie drogie, że to już inne miasta testują i że kierowcy będą się zachowywać poprawnie i że to pomoże i wzmocni bezpieczeństwo w naszym mieście i przejazdowość tych skrzyżowań, o których dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Poliński, bardzo proszę. Prezydenci, Szanowni Państwo, składam interpelację na temat w związku z rosnącą ilością pustych lokali do wynajęcia w centrum miasta. Otrzymałem odpowiedź, że MPGN zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych jest płatnikiem podatku od nieruchomości. Ale chodziło mi o lokale też prywatne. Tu jako przykład podam mini galerię Dwa Okna Pani Karol. To jest być może pierwszy drożdż, pierwszy początek, żeby te lokale nie stały puste i nie straszyły pustymi witrynami. Takich inicjatorów takich działań chciałbym, żeby Państwo i żebyśmy my jako Rada poparli, żeby tam powstawały, tak jak mówiłem, antykwariaty, modniarskie, kapelusznicze i tak jak to robi Toruń. W Toruniu to znało egzamin. Nawet sklep z kaflami ozdobnymi też się przyjął, też są na to klienci. Nie stoją lokale puste, są ogrzewane, zagospodarowane, chodnik sprzątany. I o to chodzi. Dziękuję bardzo. Jeszcze odpowiedź na interpelację, tak? Rozumiem to. Proszę. Moja interpelacja dotyczyła powiększenia i w pewnym sensie zmodernizowania i oświetlenia targowiska na Rządzu. Myślę, że odpowiedź jest na tyle budująca, iż te konsultacje trwają i będą trwały, iż te targowisko, ten rynek tego osiedla zostanie zmodernizowany i powiększony. Naprawdę coraz więcej osób tam
robi zakupy w ten jeden dzień i coraz więcej osób chwali sobie te zakupy, stąd liczę na pozytywne rozwiązanie tego tematu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w dniu dzisiejszym chciał zadać interpelację? Pan radny Michał Czepek, pan radny Nawrocki, pan radny Kosiński. Chciałem się jeszcze ustosunkować do interpelacji z poprzedniej sesji, bo dzisiaj uzyskałem odpowiedź na tę interpelację. Interpelacja, przypomnę, dotyczyła programu SOFA, czyli programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wsparcia inicjatyw gmin w zakresie oświetlenia ulicznego energii oszczędnego. Radny, bardzo dziękuję. Natomiast generalnie w odpowiedzi jakby sam pan wskazał, pan prezydent Marek Sikora wskazał uzasadnienie udziału w takim programie, ponieważ wskazał pan prezydent, że to najbardziej energochłonne oświetlenie, co należy do spółki z o energia oświetlenia. W związku z tym moja prośba, żeby miasto, żeby gmina przygotowała się do udziału w kolejnych tego programach, ale żeby się przygotowała w taki sposób, żeby opracować audyt oświetleniowy, audyt energetyczny tego oświetlenia, żeby po prostu podziękować spółce energooświetlenie i stawić na ulicach, gdzie się znajduje oświetlenie tejże spółki, oświetlenie nasze miejskie, energooszczędne. Także ja w tym zakresie bardzo dziękuję za odpowiedź i jednocześnie właśnie bardzo proszę, żeby w miarę możliwości finansowych, bo rozumiem, że projekt kosztuje, żeby przygotować się do udziału w tego typu konkursach, które na pewno miało miejsce. Natomiast chciałbym złożyć interpelację w dniu dzisiejszym. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym złożyć interpelację w sprawie przywrócenia nauczania języka angielskiego dla 3 i 4 latków w przedszkolach publicznych. Szanowny Panie Przewodniczący, od 1 września bieżącego roku znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadziła w miejsce dotychczas obowiązujących opłat za przedszkole wnoszonych przez rodziców, a ustalanych przez gminę, tak zwane godziny za złotówkę. Obecnie rodzic opłaca 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową, czyli ponad 5 godzin. Jednocześnie zabroniono przedszkolom, czyli de facto gminom, na pobieranie jakichkolwiek dodatkowych opłat za zajęcia dydaktyczne. Aby zrekompensować spadek dochodów w tym rozdziale, gminy otrzymują z budżetu państwa dotację celową na każde dziecko, niezależnie od długości jego pobytu w przedszkolu, w wysokości 103,50 zł miesięcznie. W założeniu MEN kwota ta powinna pozwolić na realizację zajęć dodatkowych ponad podstawę programową, na przykład języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, judo, czy kompletnie innych zajęć, które odbywały się nie tyle w Grudziądzu, ile na przykład w innych gminach w Polsce. W Grudziądzu nauka języka angielskiego dotychczas opłacana przez rodziców kontynuowana jest w przedszkolach wyłącznie w grupach 5- i 6-latków na koszt gminy, natomiast 3- i 4-latki są tych zajęć pozbawione. W tym miejscu pragnę pokreślić, że doceniam, naprawdę doceniam inicjatywę Wydziału Edukacji, tutaj chwała dla pana naczelnika Andrzeja Herka, że zorganizował w sposób błyskawiczny studia podyplomowe dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, czyli przedszkolnego, aby ci nauczyli nauczać 5- i 6-latki języka angielskiego. Natomiast w dalszym ciągu 3- i 4-latki są pokrzywdzone, ponieważ z tych zajęć są pozbawione. Przypomnę, zajęcia, które dotychczas były opłacane przez rodziców. Dzisiaj tego robić nie wolno. Na efekty działań podjętych przez Wydział Edukacji musimy jednak poczekać 3 semestry, a właściwie, jak podkreślił pan naczelnik, do września tego roku. W związku z tym przez najbliższe 6 miesięcy, od stycznia do czerwca w ramach tego roku szkolnego, 3 i 4 latki takich zajęć mieć nie będą. Aby ten problem rozwiązać, proponuję podjąć działanie sprawdzone w innych samorządach, to jest zwiększyć dotację dla przedszkoli na organizację zajęć języka angielskiego dla dzieci 3 i 4-letnich. W sytuacji braku kadry pedagogicznej z uprawnieniami do kształcenia przedszkolnego, jednocześnie nauki angielskiego, sprawdzonym narzędziem jest organizacja przez gminę przetargu na realizację tych zajęć. MEN dopuszcza to rozwiązanie i to w rozmowie z panem naczelnikiem i z panem prezydentem Przemysławem Ślusarskim wykazałem. Skąd środki? Okazuje się, że planowany w 2014 roku dochód gminy z tytułu wpływu z usług, czyli z opłat rodziców za przedszkole oraz uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa, rośnie o ponad 53%. To jest kwoty 2 827 000 do kwoty 4 341 000 zł, zaś wzrost wydatków łącznie z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych, gdzie ten koszt rośnie o ponad 10%, rośnie o 1 327 000 zł, czyli zdecydowanie mniej niż dochody uzyskiwane z tytułu opłat za przedszkole i dotacji. W efekcie z budżetu gminy w 2014 roku do przedszkoli dopłacimy mniej o 186 000 niż w roku obecnym. Mniej.
Są to właśnie środki, które powinny być wydatkowane na organizację zajęć dodatkowych. Tym bardziej, że w najbliższych tygodniach w wybranych gminach w Polsce Najwyższa Izba Kontroli będzie kontrolowała, czy samorządy nie zrezygnowały z organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach, które dotychczas były finansowane przez rodziców. W związku z powyższym wnoszę o organizację przetargu na realizację zajęć języka angielskiego w przedszkolach publicznych dla 3 i 4-latków. Dziękuję. Radny Kranowski. Już nie? Przepraszam, ja może zapytanie. A zapytanie, tak? To dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński zgłaszał interpelację. Proszę bardzo. Szanowni radni, chciałbym złożyć interpelację, w zasadzie dwie interpelacje dwóch spraw. Pierwsza interpelacja dotyczy oczywiście znanego tematu budowy sali gimnastycznej dla zespołu szkół ogólnokształcących na Nowym Gniszku. Myślę, że uzasadnienie na budowę takiej sali gimnastycznej jest powszechnie znane zarówno władzom wykonawczym miasta panu prezydentowi, jak i wszystkim radnym Rady Miejskiej. Wielokrotnie zgłaszane interpelacje w tej sprawie, zapytania, szczególnie przeze mnie już od 2000 roku, przy wsparciu niektórych radnych nie odniosły do tej pory wymaganego skutku, czyli nie doczekały się realizacji budowy. Podejmowane zbiórki społeczne przez wiele lat temu przez rodziców, rezerwowane pieniądze na przygotowanie dokumentacji w budżecie miasta, wykonane kosztorysy, projekt, nie miały szczęścia. Były odsuwane wielokrotnie na plan dalszy, ginęły gdzieś, nie mając uznania władz wykonawczych. Tak jest i dzisiaj. W ostatnich dwóch kadencjach pana prezydenta Roberta Malinowskiego padały chyba najpoważniejsze obietnice budowy takiej sali. Nawet za własne pieniądze miasta. Szczególnie przed wyborami w 2010 roku mówiono o niej nawet w artykule Gazety Pomorskiej z dnia 4 marca 2010 roku. Budowa ma ruszyć późną jesienią. Za środki budżetowe miejskie, gdyby nie udało się otrzymać dofinansowania z zewnątrz. Niestety to tylko obietnice bez realnego pokrycia jak na razie. Ostatnio w tym roku przy okolicznościowej wizycie przedstawiciela ministra sportu ponowiono pewnie nadzieję, ale czy realne? Uwierzymy, gdy będziemy mieli już dokumenty potwierdzające takie decyzje o finansowaniu, bo dzisiaj to tylko przestarzałe, nierealne elementy kampanii wyborczej, w które trudno już jest dzisiaj uwierzyć rodzicom, dzieciom, nauczycielom, pani dyrektor, a także radnym. Zwracam się zatem do pana prezydenta w tej interpelacji z apelem o podjęcie wszelkich możliwych starań do zrealizowania tej tak potrzebnej inwestycji dla mieszkańców i dzieci południowej części miasta na terenie osiedla Miszyk. I kieruję zapytanie w sprawie ostatecznego terminu rozpoczęcia tej inwestycji, terminu prawdziwego. Poczytam drugą interpelację. Druga interpelacja dotyczy przystosowania istniejących obiektów basenowych w budynkach, czyli zamkniętych, dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zorganizowania wymaganych warunków w zakresie dojazdu do obiektu, dojścia i korzystania z jego wszystkich urządzeń wewnątrz, a będących w administrowaniu miasta Grudziądza. W związku z kierowanymi wieloma zapytaniami ze strony osób i rodzin, dzieci niepełnosprawnych składam interpelację w sprawie zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla celu stworzenia wymaganych warunków technicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach zamkniętych basenowych. Niezbędna zabudowa niwelująca wszelkie przeszkody, progi w dotarciu do obiektu i jego wnętrza zapewni równe szanse w korzystaniu z urządzeń basenowych. A niezbędne wyposażenie wewnątrz obiektu, a szczególnie obrębie niecki basenu, umożliwi bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z wody. Potrzebne także dodatkowe instalacje, niezbędne poręcze w obiektach szafy, możliwe korzystanie z tych pomieszczeń. W związku z powyższym w imieniu zainteresowanych składam w tej sprawie interpelację i proszę pozytywne odniesienie się do realizacji tej potrzeby. Dziękuję. Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu zapytania. Wolne głosy. Nie Państwu udzielę głos, tylko powiedzmy taki malutki przerywnik. W dniu dzisiejszym Państwo otrzymaliście zaproszenie na sesję 30 grudnia. Jest to godzina 11. Jednocześnie, Szanowni Państwo, zwracam Państwu na termin posiedzenia komisji. 23 grudnia, tak jak ustaliliśmy, godzina 11, ale to nie będzie sala 301, tylko refektarzu.
Bardzo bym prosił, żebyście Państwo to uwzględnili. Wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni, że te wszystkie posiedzenia są na dużej sali, a wyjątkowo 23 grudnia będzie to w refektarzu. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności zapytanie na piśmie otrzymali następujący radni. Pan Michał Czepek, pan Grzegorz Miedzianowski, pan Jan Wodan, pan Stanisław Szyszka. Z uwagi, że pana Jana nie ma i pana Stanisława, czy pan Michał Czepek, czy pan Grzegorz Miedzianowski chcieliby się jakoś ustosunkować? Bardzo proszę, pan Michał Czepek. Pytanie na odstrzemięcienie. Na odstrzemięcienie na ten deptaku głównym faktycznie zostało wymienione, ale bardzo serdecznie dziękuję za pozytywne podejście do problemu. Pan Grzegorz Miedzianowski, bardzo pani radna odpowiedzi. A może to była odpowiedź po prostu usta pana prezydenta, bo pan prezydent si... To my to sprawdzimy, tak? Jeszcze w tym protokole wszystkim, tak? Zobaczymy, jak to miało być. W protokole będzie, jeżeli tak jest odpowiedź, to jest odpowiedź w protokole, szanowna pani radna, jeżeli tam to zobaczymy. Znaczy, protokół się to oczywiście jest spisany, tak? Pan radny, zapytania, pan radny Marek Czepek, pan radny Żebrowski, pan radny Czepek. Chciałbym pana też troszkę zdyscyplinować. Jeżeli pan coś mówi, to bardzo proszę, żeby to się spełniło. Trzecia sprawa. Chciałem podziękować panu prezydentowi za kramiki, które już są własnością Grudziądza. Więc kilkuletnie prośby na ten temat ziściły się i MORiW dostał na władanie te kramiki, kioski, jakby to nazwać, stragany, które są jakby bardzo ładne i myślę, że MORiW i oraz wszystkie organizacje, które działają w Grudziądzu, które organizują coś w szerszym spotkaniu, mogą to wykorzystać. Myślę tutaj o panu Krzysiu Miedzianowskim, chodzi o starocie, prawda, na Dzień Grudziądza. Na tych straganach będzie to bardzo ładnie wyglądać. Można zorganizować wiele różnych imprez dla mieszkańców Grudziądza. Patrzę na panią Krystynę Nowak, która również organizuje ten festiwal Sznyka i inne. Tylko prośba, te stragany są na razie tylko zabezpieczone pod względem farby. Trzeba coś podziałać, trzeba dać jakiemuś plastikowi, żeby nadał grudziąckie barwy, żeby to była promocja naszego miasta. Że każdy, kto przyjedzie, wiedział, że to jest grudziącki kramik, że tutaj Grudziądz jest gospodarny, że Grudziądz się promuje. I tutaj tak patrzę na panią naczelnik Wydziału Kultury. Trzeba coś wymyślić ładnego z barwami naszego miasta i zabezpieczyć to, żeby te kramiki jakby mogły służyć wiele lat w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Pytanie dotyczące sprzątania miasta, nie podzielam temat opinii, natomiast sprawdzę i przyjrzę się temu tematowi, polecę odpowiednim służbom. W kwestii inwestycji związanych trochę jeszcze zmian się pojawiło, dlatego ja przepraszam pana radnego, że pana zawiodłem, że w pierwszej połowie grudnia nie odbyło się takie spotkanie, natomiast zobowiązuję się, że do końca stycznia tak już będzie, bo mamy okres świąteczny, mamy też kolejną sesję. Terminy są już bardzo napięte, natomiast chciałbym poprzedzić spotkanie z Państwa radnymi z wcześniej spotkaniami z mieszkańcami, na które też Państwa już z góry zapraszam. Takie spotkania powinny się w pierwszej połowie stycznia odbyć. Jeszcze nie ustaliliśmy terminów i miejsc, a na pewno Państwa radni otrzymacie takie zaproszenie. Dziękuję panie prezydencie. Pan radny Żebrowski, bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado. Chciałem zapytać się, bo otrzymałem właśnie nowy dokument dotyczący planu zadań ochrony obszaru Natura 2000, co to dla Grudziądz, czyli wracamy do tego, co już było kilkakrotnie na tej sali poruszane. W tym dokumencie są nowe, ciekawe zapisy dotyczące zabezpieczenia przykładowego dzieła rogowego kratami, przed wandalizmem, przez niekontrolowanym ruchem osób na tym terenie. W kontekście tego dokumentu okazuje się, że mimo wszystko nie chcieliśmy rozmawiać na temat cytadeli. Okej, nie możemy rozmawiać o dziele rogowym, bo to może sprowokować do działań kogoś, kto
gdzieś tam sobie przebywa w tym kraju. Natomiast wygląda na to, że akurat tutaj Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zmusi nas jednak do tego, abyśmy sami rozpoczęli tego typu działania. Chciałbym się dowiedzieć właśnie w kontekście tego dokumentu, kto miałby z ramienia Urzędu Miasta zajmować się przykładowo zabezpieczaniem tego obiektu, stawianiem krat i blokowaniem niekontrolowanego ruchu oraz zostawianiem tam dużego rodzaju śmieci, typu, tutaj jest nawet wymienione w tym dokumencie, że nawet świeczki, powiedzmy sobie, nie mówią się o jakichś poważniejszych sprawach. Drugie pytanie, no to właściwie można powiedzieć tak, trzeci raz je zadam w ciągu całej kadencji. Chodzi o to, co się dzieje na osiedlu Kopernik, zwłaszcza w nocy z piątku na sobotę. Czyli osoby, które przebywają tam, wychodząc z lokalu znajdującego się przy ulicy Kłomińskiej. Chodzi o kwestię zabezpieczenia ciszy, naruszenia miru i tego typu spraw. Czy można było w kontekście tego, że zbliża się okres karnawałowy powolutku, zmóc działania jednak, bo mieszkańcy kilkunastu bloków, no naprawdę już w niektórych przypadkach nerwowo nie wytrzymują tego, co się dzieje. Znaczy można, z tego co wiem, to już chyba na YouTubie można obejrzeć swoje filmiki. Bo tu już mieszkańcy zaczynają kręcić i wrzucać. Także chodzi mi tylko wyłącznie o to, czy można coś takiego przedsięwziąć, aby zabezpieczyć, powiedzmy sobie, ciszę i spokój na tym osiedlu, zwłaszcza z piątku na sobotę. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Przede wszystkim z ochroną nietoperzy, bo mówiąc o naturze 2000, mówimy tutaj o ochronie nietoperzy, jeżeli chodzi o ekstradele. W przypadku drugiego panownego pytania o tej ciszy zapłaconej nocy, zwłaszcza z piątku na sobotę, bardzo proszę pana komendanta Straży Miejskiej o ustosunkowanie się do pytania pana radnego. Bardzo proszę panie. Ja sobie to zapisałem, aczkolwiek tak jak pan radny powiedział, za każdym razem jak był zgłaszany przez pana taki problem, żeśmy wspólnie z komendantem policji podejmowali działania, analizowali to i powiem tak panu szczerze, że trudno jest znaleźć uzasadnienie dla jakiegoś dodatkowego działania. Ja średnio dwa razy w miesiącu również pracuję w nocy. Byłem w pracy w ten piątek, z piątku na sobotę do drugiej w nocy. Za każdym razem jestem w tych miejscach, które mieszkańcy nam zgłaszają jako miejsca zagrożone, gdzie jest dewastacja, między innymi w tą sobotę na boisku szkoły podstawowej na Fortecznej, żeśmy zatrzymali osoby, które spożywały narkotyki. To też w wyniku kontroli miejsca, które zostało zgłoszone. A na ulicy Kopernika, czy na osiedlu Kopernika wokół lokalu, o którym rozmawiamy, chyba że jest jeszcze coś innego, nic takiego nie widzimy. Jeżeli są jakieś bardzo, ma pan precyzyjne informacje, albo ma pan osoby zgłaszające, to zapraszam do siebie, żebyśmy na ten temat podyskutowali, bo może gdzieś tam się rozmijamy. Jest tam obserwowany sklep, który sprzedaje różne rzeczy, ale naprzeciwko tego lokalu, o którym pan mówi, i sklep ten jest również pod nadzorem sanepidu grudziąckiego, sypią się tam różne kary. My o tym wiemy, aczkolwiek tego faktu, o którym pan mówi, żeby on był w takiej wielkości i byłby tak widoczny, jak jest to przedstawiane, to my tego nie zauważamy. Ale chętnie się spotkam, zapraszam i możemy to rozważyć, jak to załatwić. Jeżeli mogę tylko dodać, bo tak się składa, że akurat w tamtym rejonie mieszkam, i mam troszkę odmienne zdanie. Ja nie mam już takich małych dzieci, natomiast ci sąsiedzi, którzy mają małe dzieci, docierają do mnie, no to niestety nerwy im puszczają. No może nie w tej chwili, bo w tej chwili jest dość chłodno, ale gdy będzie karnawał, gdy zacznie się ocieplać, no w tym momencie tam jest kłopot. Nie chciałbym tutaj wyciągać jakichś tam, powiedziałbym, przykładów tego, co ludzie tam wyprawiają, no bo to każdy może sobie sam obejrzeć. Ale dobrze, bo ja z chęcią się spotkam, żeby tę sprawę ewentualnie omówić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czepek. Zacznę jeszcze od tych kraników. Panie prezydencie, to jest
Prętnik. Pan prezydent tak się uśmiechał tutaj serdecznie. Okej, ale przechodzę do moich zapytań. Mam pytanie na prośbę mieszkańca ulicy Rybackiej. Panie prezydencie, przypominam sobie pan kilka lat temu, rozmawialiśmy o tej ulicy, że ona zostanie wyremontowana w szerokim zakresie. Wtedy, kiedy inwestor, który wykupił obiekty dawnego hydrowaku, wybuduje tam wysokościowiec. Wysokie szacza nie zbudował, ten teren wygląda tak, jak wygląda. Natomiast mam pytanie, czy są jakieś plany, jakieś perspektywy odnośnie tego miejsca po danym HV i jednocześnie modernizacji tej ulicy, albo ewentualnie, czy są jakieś plany na przyszły rok remontu, modernizacji tej ulicy, takiego głębszego, ponieważ pomimo tego, że jest bardzo dobra nawierzchnia ulicy Portowej, świeżo zbudowanej, która jest drogą alternatywną dojazdu do Placu Stycznia, no jednak ruch ulicą Rybacką jest ogromny. Drugie pytanie dotyczy Alei Biskupa Chrystiana. Na początku tego roku pytałem pana prezydenta, czy są plany, aby zmodernizować ten krótki trakt spacerowy wzdłuż murów miejskich, ponieważ tam na znacznej długości jest taka kostka, taka płyta, dziurawka, która ułatwia wsiąkanie wodopadowej. Natomiast dalej jest polkruk, który jakby nie koreluje za bardzo z tymi zabytkowymi murami, bo prośba moja dotyczyła położenia tam kostki granitowej, która pochodzi z rozbiórki innych ulic. Między innymi taka drobna kostka była na dawnej ulicy Radzyńskiej, czyli obecnej ulicy Halera. W odpowiedzi pan prezydent powiedział, że w miarę posiadanych środków była wyremontowana w tym roku. Ja rozumiem, że tych środków nie było, ale czy jest taka możliwość, że w przyszłym roku może ta inwestycja ruszy? Tym bardziej, że w planie budżetu na przyszły rok mamy taką inwestycję jak modernizacja tego mostu nad Aleją Biskupa Chrystiana, czyli ulicy Kasztornej. Tam, gdzie dzisiaj się odbywa inwestycja tramwajowa. Wiem właśnie, że od strony tej alejki Biskupa Chrystiana ten mostek ma być naprawiany. Czy można wyłącznie w zakres tego remontu też wymianę na tym krótkim odcinku nawierzchni? Dziękuję bardzo. Panie prezesie Radowski, chciałoby się ustosunkować do Krymków, podejrzewam. Panie przewodniczący, panie radny, ja się bardzo cieszę, że pan też rozumie, co to znaczy branding. Bo jak pan wie, te domki należą teraz do Moriwu, którego jest pan pracownikiem. Będzie miał pan okazję wykazać się wykonując ten branding, czy projektując cokolwiek. Dziękuję bardzo. Pierwsze ruszanie pana radnego ulicy Rybackiej, remontu, czy są jakieś plany? Nie ma żadnych planów na chwilę obecną remontu ulicy Rybackiej. Przypomnę tylko, że w kwestii ulicy Rybackiej problemem tak naprawdę nie jest sama nawierzchnia, tylko jest kwestia skarpy, która nam płynie. Przypomnę, że tam już kilka lat temu za 700 tysięcy złotych wykonaliśmy mur oporowy w pierwszej części, tutaj mniej więcej do skali. I pozostała dalsza część tego muru. I najpierw jak zrobi się ten mur oporowy, dopiero wtedy można wchodzić w Rybacką. Oczywiście, jak wiemy, w tej chwili prace trwają na Alei 23 stycznia. No, trzeba to zakończyć, żeby w ogóle myśleć dalej o ulicy Rybackiej. Natomiast ulica Rybacka ma, no, myślę, że kapitalną alternatywę poprzez ulicę Portową. Jeżeli chodzi o Aleję Biskupa Chrystiana, to pan radny myli mostki. To, co jest w projekcie budżetu na rok 2014 roku, to nie jest ten most w ciągu ulicy Klasztornej, tylko ten most przy elektrowni wodnej pana Puchowskiego. Tam, gdzie mamy elektrownię, tam jest most i w tym zadaniu również jest przewidziany remont tego chodnika, który ma iść w ciągu Alei Biskupa Chrystiana. Mam nadzieję, że na wiosnę uda nam się sam ten chodnik zrobić. Przy czym myślimy kompleksowo o zmianie całości plantów w ogóle Alei 23 stycznia, począwszy od rzeki Wisły, aż praktycznie po ulicy Fosza. Ponieważ no, jak się tam byśmy przeszli, to tam już wszystko jest nadszarpnięte zębem czasu i wymaga kompleksowej renowacji, kompleksowego remontu. Stąd też chcielibyśmy w miarę środków wolnych. Najpierw myślę, że w przyszłym roku zlecić wykonanie koncepcji, czy też później dokumentacji projektowej, aby wykorzystać ostatnią szansę, jako są duże środki unijne w nowej perspektywie i w najbliższych latach całe te planty zrewitalizować. Dziękuję bardzo. Pan radny Smolarek, proszę. Panowie prezydencie, szanowni państwo radni, ja chciałbym powrócić do ulicy Wareńskiego, do słowetnej sprawy ze słupami. Taki temat trochę z brodą. Przypomnę, miasto przejęło od wykonawcy
słupy niepomalowane. I chciałbym się dowiedzieć, jak ta sprawa wygląda, bo to, jak już mówiłem, ona jest troszeczkę... Trochę czasu minęło. Z tego, z mojej informacji wynika, że miasto ogłosiło przetarg na firmę, która poprawi tę, powiem tak delikatnie, niedoróbkę. Problemy były z tego, co też wiem, z uzyskaniem pieniędzy chyba z konta bankowego, z zabezpieczenia. Pan Marek Sikora pewnie mi to zaraz dokładnie tłumaczy. Pokrótce mówiąc, jak wygląda sprawa słupów z Wawelskiego? I chciałbym zainteresować pana prezydenta i służby ulicą Peszkowskiego, a ściślej ogrodzeniem wzdłuż lasu. Tam na wielu fragmentach ogrodzenie jest uszkodzone, co może skutkować, sam na własnej skórze to, że tak powiem, doznałem, wyjściem dzikich zwierząt na, nazwijmy to, ostatni etap trasy średnicowej. Prośba, żeby zainteresować się tym ogrodzeniem. Głównemu wykonawcy, czy firmie Eurovia, która wykonywała przebudowę, więc firma Eurovia wpłaciła nam wymagane środki finansowe na pomalowanie troszkowe słupów. Słupy będą przez najbliższy okres systematycznie zdemontowane, poddawane malowaniu i z powrotem montowaniu. Czyli w najbliższych tygodniach powinniśmy się spodziewać już, aby te słupy wróciły do takiego stanu, jaki pierwotnie zakładała dokumentacja. Kwestiujący Peszkowskiego i ogrodzenia, mam nadzieję, że pani dyrektor zanotowała, aby tę sprawę sprawdzić. Dziękuję bardzo. Pan Jezierski. Ja się... Mieszkańcy tej drogi pojawili się tutaj na krótkim dyżurze mojej i tam były prowadzone na ulicy Przechodniej rozmowy, roboty jakieś. I tam, żeby można było dojechać, samochody używały ulicy Skrajnej. Obydwie te drogi, Przechodnia i Skrajna, są w tej chwili nieprzejezdne. Tam powstały takie dziury, że nie można teraz przejechać. To jest dzisiaj sprawa. Mieszkańcy bardzo proszą o to, żeby chociaż je po prostu zasypać czymś. Już nie mają żadnych takich wielkich próśb, ale te dziury są tak głębokie, że trudno jest przejechać w dniu dzisiejszym. Nie mogą dojechać do swoich posesji. Proszę o jakąś szybką interwencję. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. I będzie to bardzo trudno, ponieważ środki finansowe się skończyły. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, moje zapytanie dotyczy strategii miasta Grudziądza na lata 2014-2020. Pytanie dotyczy, czy jesteśmy gotowi, czy opracowujemy taką strategię, czy urząd podjął jakiekolwiek działania w tym kierunku. Powiem, że to jest bardzo strategiczny dokument, bowiem jeżeli chcemy skutecznie pozyskiwać środki w kolejnym okresie programowania 2014-2020, to dzisiaj się już musimy do tego przygotować, tak? Musimy wiedzieć, jakie działania chcemy podjąć, jakie cele zrealizować, jakie efekty. I to jest moim zdaniem bardzo, 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 bardzo ważne, przygotowanie tego dokumentu, tak aby pozyskać środki i zrealizować inwestycje, zakładane inwestycje w terminie. Czy jesteśmy do tego przygotowani? To jest pierwsze zapytanie. Drugie zapytanie dotyczy GPP, Grudziąckiego Parku Przemysłowego. Kiedyś pytałem pana prezydenta na temat koncepcji zagospodarowania nieruchomości na Karabinierów. Uzyskałem taką odpowiedź, bodajże nawet pisemnie, że chyba najlepszym pomysłem jest tam mieszkaniówka, że trzeba by to podejść do tego w jakiś sposób kompleksowy. No, okazuje się, że chyba jest, nie wiem, czy jest jakaś tam wizja, czy jej nie ma. Obawiam się, że to chyba nie ma do końca. W zeszłym roku GPP próbował wystawić na przetarg stację benzynową. Nieskutecznie. Czytam, że w tym roku robi to ponownie, też w grudniu. To jest zaskakujące. Albo jest to nabijanie wyniku finansowego, albo jest to jakieś... Nie wiem, co to ma na celu, tak? Bo jeżeli mamy jakiś plan zagospodarowania tego terenu, sprzedamy dzisiaj tam stację benzynową, no to niestety to nam utrudni prawdopodobnie zrobienie czegoś sensownego z pozostałą częścią. Dlatego ponawiam pytanie, czy to jest przemyślany ruch, czy o tym wie właściciel i co to oznacza, tak, dla tego terenu. Czy to jest jedna rzecz. Druga rzecz też dotyczy po części GPP, bowiem GPP odpowiada za promocję gospodarczą miasta. Bardzo ważny wycinek promocji ogólnej, promocji Grudziądza. I z niepokojem, naprawdę z wielkim niepokojem, też to kiedyś mówiłem o tym państwu, wchodzę na stronę GPP i czytam informacje na witrynie internetowej, które są, mówiąc delikatnie, zdezaktualizowane. To jest bardzo łagodne słowo. Na tej witrynie można się dowiedzieć, że most
autostradowy będzie w budowie, że autostrada jest w budowie. Jak wiadomo, to już od kilku lat funkcjonuje. Zatem, jeżeli tak prowadzi się działania, jak wygląda witryna internetowa, no to budzi mój wielki niepokój. Zatem chciałbym poznać plan promocji gospodarczej realizowanej przez GPP. Czy jest jakikolwiek plan na rok 2014? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Szanowny powiedział w kwestii strategii lat 2014 i 2020. Oczywiście żaden temat. Rozmawiamy, przygotowujemy się, aby zlecić tego typu strategię i to w pierwszych tygodniach już nowego roku. Myśmy nie mogli szybciej tego zadania zrobić, ponieważ nasza strategia chcielibyśmy była spójna ze strategią województwa kujawsko-pomorskiego 2020+, która, jak wszyscy wiemy, 30 października dopiero została przyjęta przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do naszej też strategii czekaliśmy, aby ruszyć pracę na drugą już wersję regionalnego programu operacyjnego na najbliższe lata. W tej chwili jeszcze sam zresztą jestem w komitecie sterującym. Dzieją się różne rzeczy, różne zmiany, jak tak naprawdę będzie to wyglądać i chcielibyśmy, aby ten dokument, który powstanie, był w pełni zgodny z tymi dokumentami, powiedzmy, wyższego szczebla, które są w województwie, bo tak naprawdę myślę, że na najbliższe lata oczywiście cele możemy sobie postawić, bardzo fajne. Jeszcze trzeba myśleć, z czego to sfinansować, a jak wiemy, nie wszystkie rzeczy w przyszłej perspektywie unijnej będzie można finansować ze środków unijnych, więc odpowiadam, że jesteśmy przygotowani wstępnie z kilkoma firmami. Pan naczelnik Jacek Brząz prowadził już rozmowy, więc myślę, że w najbliższym czasie przystąpimy do takich prac. W kwestii Grudziąckiego Parku Przemysłowego postaram się pan radnemu przygotować odpowiedź pisemną. Jeszcze raz bardzo pan radny Grabowski, proszę. W kwestii strategii, czy nie uważa pan prezydent, że jesteśmy spóźnieni? Pan doskonale wie, wiele gmin, miast już ma gotową taką strategię, a co do regionalnych programów operacyjnych, one też nie zostały jeszcze do końca uchwalone. I drugi, znaczy ja mam taką prośbę, aby pan mi przedstawił harmonogram prac nad strategią, jeżeli one się mają rozpocząć, i jaki będzie udział mieszkańców. Tak, bo to nie jest tylko, trzeba pamiętać, dokument dla urzędników, ale przede wszystkim muszą, żeby ta strategia była realizowana, no musi być uwzględniony udział także mieszkańców. Dziękuję. Jak odpowiadałam radnemu Markowi Czepkowi, to by usłyszał, że między innymi w pierwszych tygodniach stycznia on jest spotkanie z mieszkańcami, aby to oni również wyznaczyli swoje cele i aby powiedzieli, czego by oczekiwali, w którym miejscu ich piękne miasto ma znaleźć się za kilka lat. Więc to jest jakby to. Natomiast nie zgodzę się z panem, że jesteśmy spóźnieni. Uważam, że najpierw należało czekać na strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która to wielokrotnie zmieniała się i do właściwie ostatniego tygodnia przed samym uchwaleniem. Ja mam kilka pytań. Zacznę może od pierwszego pytania, które dotyczy ulicy Gromady Grudziącz. To już ma dosyć długą brodę i 400-metrowa ulica, kilkakrotnie obiecana przez władze tego miasta, że będzie realizowana. Mam konkretne pytanie, kiedy będzie realizowana ta ulica? I tylko i wyłącznie odpowiedź pozytywna mnie i mieszkańców tej ulicy zadawała. Wiemy dokładnie, że tam jest zalewana ulica, jak jest większy deszcz, nie ma kanalizacji deszczowej, ulica, także prosiłbym bardzo o odpowiedź. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy, jeżeli chodzi o ulicę, więc ulica wąska jest rzeczywiście wąską, ale zdewastowaną i wymaga na naprawę, czyli powierzchnia i chodniki, także prosiłbym bardzo o rozważenie tej możliwości i odpowiedź. Prosiłbym bardzo również, bo mieszkańcy się dopominają już kilkakrotnie. Mnie spotkali, bo kiedyś byłem tam mieszkańcem tej ulicy, także mnie znałem, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że to naprawdę wymaga tego, żeby coś tam zrobić i poprawić wygląd tej ulicy i nawierzchni. Trzecie pytanie dotyczy
Jeżeli chodzi o nieszczęsne, te, które na poprzedniej sesji mówimy, dostałem odpowiedź taką mijającą, która mnie nie zadawała, między innymi mieszkańców i tych, którzy wizytowali nasze miasto, będąc właśnie na jarmarku Świętego Mikołaja. Zbulwersowało mnie, powtarzam, zbulwersowała mnie artykuł w gazecie, ale prawdziwy artykuł, który rzeczywiście był napisany, że Anglicy przebierają nogami, ale nie w słowach szukali toalety. Pan prezydent nie odpowiedział, żeby pojedyncze, załóżmy te i tak dalej, no ale to jest, Anglicy są soczyście przeklinali nasze miasto. Wiecie, to jest naprawdę uwłaszczające nam i mieszkańcom, mnie jako mieszkańca tego miasta długoletniego, naprawdę. Widzę, że jeżeli coś żeśmy zabrali, bo żeśmy generalnie powiedzieli o tym, że sanepid i tak dalej, że na Legionów i na ulicy, na osiedlu Kopernika, to dajmy coś za to, kochani. Jeżeli nie, to nie ograniczajmy tutaj, żeby do godziny 16 była toaleta tutaj nad Wisłą tych potrzebna. Niech będzie do 18. W sobotę, niedzielę zamknięte, dojdzie wychodzić z kościoła i tak dalej. To wiecie co, że naprawdę wstydnie. Naprawdę wstyd mnie, że miasto nie potrafi z takim niedużym problemem sobie poradzić. To jest następne pytanie i mam jeszcze pytanie, czyli takie słuchy chodzą po naszym mieście, że prawdopodobnie ktoś tam sugeruje i przymierza się do prywatyzacji naszego szpitala. Nie wiem, ale wiecie co, śmiech mnie opanował. Jeżeli takie coś usłyszałem i to jeszcze mówią, że od pana dyrektora początek by był na oddziału dziecięcego. Chciałbym wiedzieć, czy to jest plotka, czy to jakieś zamiary są tego. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę. Gromadek Ludziąż, tak jak odpowiadałem panu radnemu na ostatnich sesjach, również nie wskażę terminu, kiedy rozpoczniemy przebudowę. Problem ulicy jest bardzo krótka. Natomiast problemy mieszkańcy tam mają od samego wbudowania się, czyli od samego początku, tak? Od kilkudziesięciu już lat, od lat 60. ubiegłego wieku. Tam jest problem kanalizacji deszczowej. Ta kanalizacja deszczowa musi być bardzo głęboko pobudowana, bodajże na głębokości około 4-6 metrów. I sama kanalizacja deszczowa to jest rząd wielkości około 2,5 do 3 milionów złotych. Nie mówiąc o nawierzchni. Tyle by kosztowało dla tych kilkunastu domów kanalizacja deszczowa. W zeszłym roku częściowo obniżył się poziom wód gruntowych, ponieważ zmodernizowaliśmy rów policyjny, który częściowo, on później wpływa do rowu Hermana, częściowo żeśmy jakby lustro tych wód podziemnych obniżyli. Oczywiście jest ten problem. Doskonale znamy problemy tych mieszkańców, oni przychodzą do pana prezydenta Majewskiego. Również do mnie kilkukrotnie była ta delegacja i cały czas odpowiadam jak najbardziej tak, w momencie, gdy będziemy mieli wolne środki. To zadanie z samą kanalizacją deszczową bez nawierzchni, one właściwie już na ostatecznej liście przed projektem budżetu na przyszły rok, ono się jeszcze znajdowało, no niestety. No jest tyle środków, ile jest, tak? No, to z czegoś trzeba było rezygnować. No, pytanie, można gromadek ludziom zbudować, pytanie, z czego rezygnujemy. Bo to jest na tej zasadzie, bo o środków no, nie urodzimy więcej. Podobnie, jeżeli chodzi o ulicę Wąską, pan radny pytał, to rzeczywiście ona jest bardzo pokrzywiona w dużym stanie technicznym. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę w ogóle Wąską, czy też Kościuszki tutaj idzie prostopadle, tak? Ona też nie jest prosta. Nad Górna wyżej, Pułaskiego, Solna wcześniej, to być może będzie się, uda się wykonać modernizację całego tego kwartału w ramach tej właśnie nowej perspektywy unijnej rewitalizacji obszarów śródmiejskich czy miejskich, tak? Na to środki są przeznaczone niemałe i jeżeli byłoby dofinansowanie, tak jak dzisiaj zapowiada pan marszałek w wysokości 85%, to myślę, że w przeciągu kilku lat będzie można modernizację tych ulic zrobić. No, póki co zaczynamy od dołu, czyli od ciągu ulicy Wybickiego Legionów. Jeżeli chodzi o prywatyzację szpitala, to jeśli pan radny słyszy takie głosy, to... Mają marzenie, żeby wyjechać po prostu sobie na narty
ale problem z pieniążkami. Oczywiście oni mają się zamartwić po prostu, czy po prostu zdobyć pieniądze od sponsorów, czy ewentualnie od mieszkańców, kto będzie chciał. Ja po prostu się zastanawiam, czy miasto naprawdę robi wszystko dla tych osób, którzy znajdują się w mieście w trudnej sytuacji. Ponieważ w centrum rodzinie, domu centrum rodzinie, praktycznie tam są, wiadomo jakie są dzieci. Tam są dzieci, praktycznie oni nie mają ani rodziny, ani nic. I oni tam mają rzeczywiście, ten dom jest bardzo dobrze prowadzony. Ale mimo wszystko jeszcze im czegoś brakuje. Także dzisiaj żeśmy przekazywali środki z powrotem do rezerwy. Czy te 10 tysięcy dla miasta by coś jakieś złożało, żeby tym dzieciom po prostu jakąś przyjemność na te zimowe wakacje zrobić. Ja się zastanawiałam, że to jest upokarzające po prostu i dla nas jako radnych i dla samego miasta. Po prostu naprawdę mało robimy. Zresztą już dwukrotnie czy zwracałam o kartę dużych rodzin, no niby to jest w toku. Miasta inne już dawno funkcjonują, jakoś sobie radzą i z budżetem, i mieszkańcy, i jedne rodziny są zadowolone, te większe osoby. A my zawsze jesteśmy gdzieś w tyle, zawsze dopiero się zastanawiamy, dopiero będziemy robić. A tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jedynie co może się miasto pochwalić to inwestycjami, ale na to są środki. Dlatego rzeczywiście, że można się pochwalić, bo sama jestem dumna, że to jest robione, ale po prostu nie z naszych pieniążków typowo w całości, bo mamy na to dotacje z Unii Europejskiej. Drugi problem jest po prostu taki, że wczoraj przeszłam się przez giełdę i no wstyd mnie było, bo szli mieszkańcy za mną i po prostu mówili, jak można chodzić i jak można robić giełdę na takim terenie. Jedno błoto, jedna woda i tam przecież płacą bilety wstępu, płacą ci, co handlują. Ja nie rozumiem, żeby miasto takie wizytówki wystawiało i takie giełdę, taki kart tam robiło. Przecież tam przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, nie są tylko z Grudziądza. I rzeczywiście komentarze są naprawdę, no już nie powiem jak. I chciałam wrócić tylko krótko do tego sprzątania tych ulic. Faktycznie przy ulicy Piłsudskiego są przy krawężnikach śmieci. Liście, błoto, przyjdzie porządny deszcz, przyjdzie tego, to wszystko idzie w studzienki. Ja nie wiem, kiedy było sprzątanie ulic. Ja już nie mówię o śmieciach, bo śmieci to jest odrębna sprawa. Ale przy krawężnikach jest mnóstwo błota, mnóstwo liści. Dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani radna. To tak się składa, że z inicjatywą zorganizowania obozu narciarskiego dla dzieci z Centrum Pomocy Dziecku Rodzinie wyszedłem osobiście i zorganizowałem tą akcję, aby nie właśnie nie uderzać do instytucji samorządowych, rządowych. Zresztą chciałbym panią zapewnić, że tym dzieciom w tej placówce niczego nie brakuje. Tak? Chcielibyśmy, ja bym chciał, jako osoba, która zakochała się w górach i w nartach, w Biżęcie, aby tym dobrym też można się podzielić z osobami, które czegoś takiego na pewno w życiu doświadczyli. Stąd też zorganizowałem, też zaprosiłem do współpracy, czy też podstawiłem pomysł właśnie w Gazecie Pomorskiej, aby uderzyć do osób, głównie prywatnych. To nie jest problem znaleźć, tak, aby to każdy z nas, również pani radna, ma okazję podzielić się cząstką swoich dochodów, wpłacić na wypoczynek tych dzieci. Koszt wyjazdu jednego dziecka na tydzień w Narkach, konkretnie chodzi o Zasichle, w polskich górach to jest około 1200 zł. Do tego oczywiście dochodzi również sprzęt narciarski i całą resztę. Więc myślę, że ten apel trafił do wielu osób fizycznych. Ja też osobiście napisałem do wielu osób, które znam, które wiem, że rodzinami jeżdżą na nartach. Też się zakochały w tym Białym Szaleństwie, aby się podzieliły ze swoimi środkami, aby te dzieci wyjechały na te narty. I myślę, że kilkoro z nich, może 10 osób, jak się uda zebrać większe środki finansowe, pojedzie. Pytanie, jeżeli chodzi o giełdę na Olimpii, to myślę, że o Olimpię chodzi, tak? O ten teren na Olimpii. To jak pani radna nam zwróciła uwagę, pierwsza część, bo błoto mamy głównie na tym placu przed wejściem wchodzimy przez bramę od pomnika Bronisława Majnowskiego i w lewo mamy taki duży plac z błotem właśnie. Tam, jak wiemy, od kilkudziesięciu lat nikt nic z tym terenem nie zrobił. Pierwsza część parkingu utwardzonego już z kostki betonowej została wykonana, zakończona tydzień temu.
pierwsze 12 metrów od samego budynku. Pozostała część, gdybyś tak pani radna przeczytała dokładnie projekt budżetu na przyszły rok, to by zobaczył, że tam są zagwarantowane środki właśnie na utwardzenie pozostałej części, łącznie z wybudowaniem odwodnienia. Najpierw musimy zbudować odwodnienie, te wody roztopowe, wodowe przemieść, będą w kierunku ulicy Piłsudskiego szły i potem zbudujemy parking utwardzony. Myślę, że kłopoty z tym placem po kilkudziesięciu latach funkcjonowania różnych prezydentów, w końcu za prezydentury prezydenta Majnowskiego, zostaną zakończone. W kwestii czystości ulicy Piłsudskiego pani dyrektor zarządu dróg miejskich. Jeśli chodzi o zamiatanie, to już w piątek zostały takie pismo wysłane do MZK. Wspólnie ustaliliśmy, ponieważ nie ma śniegu, przez weekend zmieniali maszyny, czyli z pługosolarek na zamiatarki i od dzisiaj z niedzieli na poniedziałek, czyli dzisiaj w nocy już ruszyły takie, nad ranem ruszyły takie prace. Także one w tym tygodniu będą się odbywały, po prostu zamiatanie i sprzęt. Panie Przewodniczący, ja dam uzupełnienia. Panie Prezydencie, ja rozumiem, że te dzieci czekają i być może rzeczywiście, że się uzbiera, tylko że po prostu nie można mówić, że, bo ja na przykład mam rodzinę, kto pomaga, nie muszę się tym wszystkim akurat szokirować, przepraszam za słowo, oczywiście nie powinnam takiego, ale tak jest i rzeczywiście pomagam, nie jednej zresztą. Nawet idę do Ciucholandu, przepraszam, kupuję cały worek pościeli toporzonej właściwie czego i też daję. To po prostu nie tylko to, ale innych rzeczy robię. Nie muszę akurat się tu mówić, że ja nie daję czy nie pomagam. I być może rzeczywiście, ja wiem, że ten dom wspaniale sobie radzi, ale to też dzięki pani dyrektor i dzięki po prostu sponsorom, gdzie po prostu ona potrafi z nimi rozmawiać. Ja się obawiam, że tych sponsorów jest coraz mniej i tylko dlatego się boję, żeby te dzieci rzeczywiście nie zostali, i tak szczerze mówiąc, na rodzinę zimę, nie wyjeżdżali na te narty. I po prostu zastanawia mnie to, że te 10 tysięcy to jest dla miasta, to jest kropla w morzu. I my tu się zastanawiamy i szukamy sponsorów, szukamy, żeby czy radny, czy kto inny dał. To jest po prostu upokarzające. 10 tysięcy uważam dla miasta to jest naprawdę nic. A szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o giełdę, panie prezydencie, czytałam budżet i nie raz zresztą, bo raz się nie da budżetu przeczytać. Trzeba go kilka razy przeczytać, żeby zrozumieć. Ale ja uważam, za czym ta giełda będzie zrobiona, to rzeczywiście tam jest po prostu do kiedy ta giełda będzie zrobiona. Być może, że w przyszłym roku, ale to teraz potrzeba. Czy nie można jakieś szlaki czy czegoś po prostu nawieźć, żeby tę wodę chociaż zasypać? To przecież to nie kosztuje. Dziękuję. Panie prezydencie. Na pani radny, uważam, że jest bezcelowe wydawanie środków w tej chwili na jedną giełdę, tak, na jeden weekend. Skoro za chwilę w styczniu przyjdą mrozy i tak naprawdę wody nie będzie, teren już będzie zmrożony od wiosny. No co, będziemy po raz kolejny tą szlakę wywozić, żeby parking budować, wykopy, więc to jest takie zarzucanie akurat pieniędzy w tym przypadku w błoto, które tam jest, więc myślę, że już tyle na 10 lat ten plac czekał, to i poczeka jeszcze te 3 miesiące do wiosny i rozpoczniemy już porządne, profesjonalne utwardzenie samego terenu. Chciałam zapytać, czy będzie utwardzona ulica Wiśniowa w Owczankach? Bo dopytują mieszkańcy i właściwie bez jakiejś pretensji, no, ale tam cały czas jest walka o Dębowę i nawet doszły mi głosy takie, że byliby skłonni zrezygnować z utwardzenia, jeżeli ewentualnie takowe się przewiduje na rzecz właśnie tej Dębowej, chodnika i tak dalej, o czym mówiłam. Poza tym chciałam zapytać o spotkanie z panem prezydentem, bo pan prezydent Malinowski odpowiedział, że pan prezydent Sikora w tej chwili też, że takie spotkania się odbędą, ale mowa tutaj była o tym, że mieszkańcy muszą się w konkretnej sprawie zgłosić, więc chciałam zapytać, czy ja mam wniosek w imieniu mieszkańców o spotkanie, czy mieszkańcy osobiście, czy w jakiej formie to załatwić? I ostatnie pytanie, była taka inicjatywa Szlachetna Paczka, znaczy jest, gdzie to była prowadzona i był też skierowane było pismo do nas, chciałam zapytać, czy myśmy jako Rada zareagowali w jakiś sposób na to, bo muszę się bić w piersi. Pani Kałużna również osobiście do mnie potem zadzwoniła, powiedziałam, że się zaangażuję, no ale po prostu nie byłam w stanie, bo akurat choroba mnie zmogła, dotrzymać terminu, więc co tutaj na ten temat? Dziękuję. Państwo radni, pytanie dotyczy ulicy Wiśniowej. Czy będzie utwardzona? Jeżeli mieszkańcy ulicy Wiśniowej utwardzą ulicę, to będzie utwardzona. Ulica Wiśniowa jest ulicą prywatną. Nie należy do gminy miasta Grudziądz.
ulicy Wiśniowej udziały mają ci, którzy przy tej ulicy pobudowali domy. Każdy z nich ma cząstkę udziału w swojej drodze. To jest ich własność, to nie jest własność miasta. Jeżeli chodzi o szlachetną paczkę, to Państwo chyba Pani Radna pytała Rady Miejskiej. Chciałbym się wypowiadać, ale informacyjnie powiem, że pracownicy urzędu w tym roku zebrali bardzo wiele różnych darów, tak, ubrań, zabawek, ale też środków finansowych, więc obdarowali na pewno jedną rodzinę wybraną, jak nie więcej. Wiem, że chyba z 3 samochody tego wszystkiego od nas wyjeżdżało i w tym miejscu, korzystając z okazji, nie widzę na sali, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim pani architekt Annie Dekarczyk-Czajka, która była koordynatorem znamienia pana prezydenta tu w urzędzie i pani architekt bardzo mocno się zaangażowała i na pewno te rodziny obdarowane przez pracowników no, bardzo się cieszyły i miały łzy w oczach, jak otrzymywały to, co pani Ania Czajka przygotowała te dary. Pan radny Wiśniewski, pan tutaj nie, dopowiedzieć jeszcze panu prezydentowi do odpowiedzi na ulicę, jeżeli chodzi o Gromady Grudziądz. 6 sierpnia doinformuję, tego roku było spotkanie mieszkańców z panem i pan relacjonował to w ten sposób, że pierwszy etap będzie wiosną robiony, czyli kanalizacja burzowa. Drugi etap w późniejszym czasie, to czyli robione roboty na wierzchnia ulicy i oświetlenie plus wjazdy do posesji. I pan mówił odnośnie, ile to w skutkach będzie kosztowało. Natomiast ci mieszkańcy no, po prostu mówią, zawsze jest odpowiedź, jak będą środki. Tych środków przez kilkanaście lat nie ma. I a co najważniejsze, że były dwa wypadki zgłoszone na skutek ubytków ulicy i odpowiedź była taka, że jedna tam sprawa jest w sądzie, druga tego, jak będą środki to zrobili. No jeżeli ubytek ulicy jest, to uważam, że takie coś trzeba realizować natychmiast. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Kosiński. Jedno pytanie dotyczące realizacji inwestycji pod tytułem Park Miejski. To znaczy temat był poruszany na ostatnim zebraniu Stowarzyszenia Równa Grudziądza. Pytanie dotyczy, oczywiście na początku chciałbym też zasygnalizować swój duży niepokój, że cała inwestycja jak gdyby nie przewiduje realizacji remontu tego stawu łabędziego. Myślę, że za tak duże pieniądze to można zrobić kompleksowo całość tego obiektu. To dowiedziałem się, że będziemy musieli w przyszłości przeznaczyć oddzielne środki na tą inwestycję. Czyli inwestycja nie jest kompleksowo w zasadzie zaplanowana. Została w jakimś dużym stopniu wybiórcza, dlatego że tam remont tej niskiej będzie realizowany nieco później za inne pieniądze. Za pieniądze nie ma w tej inwestycji. A pytanie dotyczy kwestii omawianej już wielokrotnie wycinki drzew. Czy za tą wycinkę tych drzew została nałożona określona kara? Niektórzy mówią, że to jest 1 200 000, nie wiem, może prezydent to sprostuje, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, czy to jest kłamstwo. I czy ta kwota tej kary jest wliczona w koszty inwestycji, czy jest to jakaś... Chciałbym jakąś informację uzyskać, czy coś takiego zostało nałożonego. Tak po prostu ludzie mówią, dlatego korzystając z tej okazji, z tego miejsca, zadaję pytanie w tej sprawie, czy taki koszt związany z tą wycinką tych drzew dodatkowo został poniesiony przez miasto, bo to jest pewnie też forma kary, jak to się też umownie nazywa, jeżeli chodzi o taką wycinkę. Czy to jest prawda? Czy to jest też nieprawda? Dziękuję. Dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Chciałbym pogranowego uspokoić, że remont miejski nie będzie w innym czasie wykonywany niż cała renowacja. No wszystko się odbywa i tak za pieniądze gminy miasto Grudziądz, tak? No tak, ale dofinansowanie jest określone gminy, więc czy my zrobimy miejskie w ramach zadania zrobimy większe koszty niekwalifikowane, czyli to nie ma znaczenia, tak? Bo to i tak środki płyną do budżetu miasta. Oczywiście no nie cały park, jak wiemy, no też wszedł w zakres zadania, nie tylko Niecka, ale no, jakby ta część pomiędzy ulicą Wigury a cmentarzem, tak? No, no też nie weszła tak zaleśni czubką, dzisiaj stoi czołg. Więc to jest jakby ten temat, natomiast Niecka będzie wykonana
myślę, że na wiosnę, tak, aby móc się nią cieszyć, gdy ten park będzie oddawany. Natomiast jeżeli chodzi o karę, nie wiem, czy to jest kara dokładnie, ale bardzo proszę o szczegóły panią naczelnik Maję Banasi, bo jest to opłata jakby nałożona za wycinkę, a z drugiej strony ona jest zamieniona za nasadzenia, bo pamiętajmy, że tam dużo nasadzeń będzie w tym parku, więc jeżeli te nasadzenia będą wykonane, to z automatu nie ma żadnej opłaty z tytułu wycinki drzew. Bardzo proszę pani. Panie prezydencie, dokładnie taka odpowiedź jest właściwa. Wojewódzki konserwator zabytków, który jest tutaj osobą wydającą taką decyzję, określił w decyzji zezwolenie na wycinkę drzew w zamian za nasadzenia. W takich decyzjach określa się wysokość opłaty, która podlega umorzeniu po 3 latach od wykonania nasadzeń zastępczych. Czyli ta opłata jest? Czy... Tak jak pan radny powiedział, to jest około 1 200 000. Takie przypadki również mieliśmy przy okazji innych inwestycji i taki sam schemat działania. Podobne przykłady mieliśmy wycinkę przy okazji badań archeologicznych na Górze Zamkowej. Też wojewódzki konserwator dał nam właśnie decyzję o nasadzeniach, po czym po 3 latach gdyby nieważne. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytanie? Pan radny Poliński, pan radny Szymański. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, chciałem nawiązać do problemu, który kiedyś poruszyła pani radna Wagniewska. Chodzi o pozornie niewielką sprawę kałuża przy ulicy Piłsudskiego na wysokości pomnika pomordowanej. Straż pożarna, NOT i pomnik. W stronę 3 dni temu szedłem, 13 w piątek o 20, kałuża sięgała połowy jezdni. Przechodnie uciekali na połowę trawnika, bo samochody wzbijały takie fale jak ślizgacze. Gdzieś jednego zarzuciło, bo akwaplaning nastąpił. Tamte studzienki nie są drożne. Chciałbym zapytać i uzyskać odpowiedź. Kiedy te studzienki zostaną przerwane? Dziękuję bardzo. Studzienki są drożne, natomiast tam jest problem wysokościowy i on zostanie rozwiązany. Także to jest już u nas, że tak powiem, w planach do realizacji. Dziękuję bardzo. Prawo to nie będzie pytanie. Ja zawsze, albo może lepiej często, miałem zastrzeżenia co do protokołów z komisji, wspólnych posiedzeń komisji albo braków tych protokołów. Ja dzisiaj bardzo serdecznie chciałem podziękować za protokół przygotowany z dnia 20 listopada 2013 roku. Za protokół przygotowany przez protokolantkę pozwoliłem sobie sprawdzić panią Sylwię Wojtakowską. Był to bardzo profesjonalnie przygotowany protokół, wyczerpujący. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa zapytania wolne głosy? Pani radna Nowak, bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Ja tutaj w stuku z poprzedniej wypowiedzi odnośnie kałuży. Ja jako kierowca chciałabym zwrócić uwagę, że są podzielone ulice, które nie mają poboczy w postaci chodników i krawężników i spustów wody. Natomiast są ulice w Budziąku, które mają pobocze trawiaste. I ja jako kierowca ostatnio miałam przykry incydent, mianowicie w momencie, kiedy była ta ulewa duża, natychmiast na tych ulicach, gdzie są pobocze trawiaste, robią się ogromne kałuże i tutaj trzeba mocno zwolnić, żeby przypadkiem właśnie nie wpaść w poślizg. I problem polega na tym, że tam wystarczy tylko zrobić jakieś upusty w kierunku od jezdni. Są też rowy. Ja na przykład mogę dać przykład. Jest to ulica chociażby od ronda przy Realu do kolejnego ronda. A takich, czy chociażby do Mniszka. Jakoś dziwnym trafem narasta z roku na rok to błoto i zamiast obniżyć to miejsce trawiaste, błotniste, wręcz ta górka rośnie i wtedy ta woda nie spływa do tych rowów, tylko wprost na ulicę. Ja myślę, że to jest problem szerszy i nie może na ten okres, ale generalnie nie jestem inżynierem budowy ulic i dróg, ale na ten problem chciałam też, tak jak radny Poliński, zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, jeszcze uzupełnię
uzupełnieniu wypowiedzi pana prezydenta odnośnie szpitala, że myślę, że te pogłoski, o których mówił radny Wiśniewski, one też się biorą z tego, że wiadomo, jest trudna sytuacja finansowa szpitala, tak? I pytanie, na jakim poziomie, jaki wynik zanotuje w tym roku szpital, tak? Jeżeli zanotuje ujemny, znaczy, oby tak nie było, tak? To wiadomo, że jest zgodnie z prawem, jesteśmy zobligowani do przekształcenia tej jednostki w spółkę prawa handlowego, tak? A to jest, czyli do skomercjalizowania tego. A to jest jakiś tam kolejny krok, nie mówię, że do prywatyzacji, ale do przyjęcia na przykład udziału przez firmy, które dzisiaj ten szpital kredytują, tak? Czyli przez wierzycieli. Czyli prawdopodobnie to, co się pojawia, jakieś plotki, one mogą po prostu wynikać z tego, że ludzie są zatroskani sytuacją finansową szpitala. Ale na pewno to nie jest taka prywatyzacja wprost, tak? To jest niemożliwe. Dziękuję bardzo. Pana. Ja chciałem dodać, że bo takie sytuacje się wytwarzają u nas i w spółkach również, ale jedno jest pewne, że zakłamania idą w górę. I to powiem ja. Pan nasz dyrektor szpitala mówi, że Narodowy Fundusz na zabiegi ponadplanowe jest nam winien x milionów złotych, natomiast rzecznik prasowy NFZ w Bydgoszczy, pan Raszeja, mówi, że w ogóle szpital nie występował z tym. Gdzie jest prawda? Jestem ciekawy, gdzie jest ta prawda? Wierzyłbym na pewno bym wierzył naszemu miastu i naszemu dyrektorowi, ale mam bardzo wątpliwości. Gdzie tu jest prawda? Ile jest winien i tak dalej? I niezależnie od tego chciałbym wiedzieć, nie tylko ja, ale i wszyscy radni mieszkańcy tego miasta, jaka jest sytuacja finansowa naszego szpitala. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie trzy takie sprawy w formie komunikatu. Bezpośrednio po zakończeniu sesji w 208 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, a tutaj, Szanowni Państwo, będzie posiedzenie na sali 301 połączonych Komisji Zdrowia.